przed nami 9. edycja Orange Warsaw Festival. Tor wyścigów konnych na Służewcu to będzie najbardziej roztańczona miejscówka w ten weekend w Warszawie. Budujemy sceny, budujemy Orange Strefę. Dzisiaj co prawda pada deszcz, ale sprawdziłam i w weekend pogoda dopisze. Zobaczcie, jak na tą chwilę wygląda miasteczko festiwalowe. Zapraszam! Festiwal jest troszkę bardziej kompaktowy niż ubiegłoroczna edycja. Jesteśmy nie na torze głównym, tylko jesteśmy na terenie parkingów toru Służewiec. Dzięki czemu te odległości rzeczywiście nam się wszystkie pozmniejszały. Między dwoma głównymi scenami odległość to jest mniej więcej 300 metrów. Jest dużo ciągów utwardzonych, naturalnych. Na pewno osoby z niepełnosprawnością też będą miały znacznie większą łatwość w poruszaniu się, bo nie tylko wyznaczonymi ścieżkami, ale po prostu mogą korzystać z całych utwardzonych powierzchni, które tutaj są. W pierwszej części są wszystkie strefy i aktywności, gdzie możemy sobie pobawić się w strefie Orange. Koncerty w zasadzie na siebie nie nachodzą, czyli będzie można zobaczyć w zasadzie cały koncert każdego artysty, jeśli ktoś szybko przemieści się, a to przemieszczenie tak naprawdę to są mniej więcej 2 minuty przejścia od jednej sceny do drugiej, więc jest duża szansa, że nie stracimy nic z muzycznych atrakcji. Orange Warsaw Festival rozpocznie w piątek na Orange Stage Marcelina. Wieczorem zagrają Skanka Nancy, Lana Del Rey i The Antwoord. Na drugiej scenie Warsaw Stage zagrają m.in. Sorry Boys i Kaliber 44. W sobotę na Orange Stage koncerty rozpocznie To Model, później Editors i Skrillex. Na Warsaw Stage zagrają m.in. Julia Marcel, Natalia Przybysz i Doter. Pamiętajcie, że Orange Warsaw Festival to także zabawa między koncertami. Zapraszam Was do Orange Strefy, gdzie czeka Was zabawa w rytmie pomagania, Energy Floor czy recykling telefonów, sklep z gadżetami. Zapraszam.